tego. Czapki z śmigiełkiem, ale mam czapkę araba. Potem jak byłem na triathlonie, raz tam mnie pytali, czy ma czapka jest, tylko gdzie ma pan wygląda. Mamy koszulkę. Każdy jest w kamizelce. Też? O, jest dole, ten dole? Cztery. Dobra, okej. A z 212? Większość tej to jest... Większość tych znaków to jest tak naprawdę jechanie główną drogą, nie? Takie prowadzi droga. Mhm. Tak naprawdę jest parę punktów krytycznych, nie? Bo tu skręcamy... 4403, 497 to jest jakaś mijanka, nie? Bo jest krótkie, ale później jest 4212, już bardzo długo idzie. Ona przechodzi w tą 470, to jest tak naprawdę jazda prosto. To jest ta sama, tylko się zmienia, jazda tak? Prosto, tylko zmienia się numer drogi, nie? Ale to jest cały czas ta sama droga, czyli jedziemy cały czas główną drogą na wprost. Później tu jest jeden skręt, to jest drugi krytyczny moment. Gdzie jest tak naprawdę zakręt, a nie jazda główną drogą, po prostu trzeba zjechać z głównej ryd. Drogi. Ryd. Tak, ten ryd. Tu jest tricky moment, bo jest skręt w prawo. Pyk. Tak, w prawo i od razu w lewo, bo przycinamy główną drogą, ale nie na wprost, tylko jest taka mijanka. Trzeba się ustawić, nie? I tu jest, patrz, 498, tu jest straight, to znowu przychodzi, zmienia się numer, ale cały czas jedziemy z główną drogą. I to jest parę dziesiąt kilometrów tak naprawdę. Się ciągnie. Tu jest później, tu będzie taki banan na rondzie, zakręt z powrotem. Drugą drogę tak naprawdę jest 5 zakrętów, 4 może mamy. Najgorzej tym prawo-lewo, tak? Tu jedziemy główną drogą, tu jest tylko skręt w prawo, tu jedziemy jakoś główną, tu jest skręt w prawo, tu się nawracamy, coś. Jedziemy cały czas główną drogą tak naprawdę. To jest Adaś, to jest ta trasa, co dziś jechaliśmy do tego sklepu pływackiego. Ta 4086 to jest z tymi górami. Tak, kojarzę ten moment. Widzisz, kojarzy się te góry? Mi się jechało, więc... Ale tam to sklep będzie jechał? Nie. Tam na ten szczyt też, nie? Nie, na ten szczyt nie wjeżdżamy, to było gdzieś tu pewnie. No to rzeczkę trzeba by znaleźć, nie? Nie, PNVR, to tu skręcaliśmy w prawo. Tak, w 4086. I to będziemy jechać tym... No to jedziemy dokładnie tak jak dzisiaj. Jedziesz w ten podjazd. Lynn Padam. Padam, to jest to jezioro. No to jest tak jak dzisiaj jechaliśmy. No to tam na szczycie będziemy cię musieli złapać. Nie? No nie, tam było parę tych zajazdów, nie? To do nadojenie krowy. A, czy to jest połowa, to jest od tej głównej, to jest w zasadzie połowa. A jak się uwalili na koniec, co? No to się zaczyna, bo tam pierwsze 150 kilo... Nie. Drugiego dnia chyba pierwsze 150 płatki, ale... Już patrzyłeś drugi dzień? Nie, ale to się załatwi. No... Ten pojutrze to będzie fajnie, bo będzie dużo wody, dużo brzegu. Nie? Już będzie się można podziwiać. Ale to nie jest największy ten podjazd. To nie jest najbardziej hardkorowy z tego godzina. Co ty gadasz? A tutaj jakoś na początku? Znaczy na początku będzie gorzej, bo to jest... Ale będzie rozłożony, wiesz, tu jest rozłożony stopniowo, tu masz najgorzej. To jest najgorsze chyba, nie? Bo jest najkrótsza droga. To jest być ta końcówka, nie? To jest to, nie, to jest najgorsze. To jest najbardziej strony kody. Tam było tak faktorowo? Dasz radę. Długo, nie? Znaczy odcinek jest niby krótki, ale... No to jest przez 15 mil, czy 20 km podjazdu. No to tam, nie, tam się będziemy mieć jakieś 15 minut. Nie? Ale przynajmniej znasz już tego diabła, nie?
Mówią, że lepszy wiatr z nami. No ale trasa jest prosta, jest kilka zakrętów, tak naprawdę się nie musisz się martwić. Jedziesz cały czas główną drogą i... jak to... Tak, Jan Beris to jest to, gdzie my byliśmy dzisiaj na wycieczkę. Pienic Wyry. A to i tak... O, jest Peggy. To jest ten no. Zakręt w ten... Tak, przy pubie. No ale niepozornie, co? Tak, tak. Niby wszystko tak. Sporządali. No to znamy większą część trasy, nie? No to jest... I tam z nad jeziora Bali to też idziemy tą drogą. To tam będzie płasko akurat w miarę. No końcówka też będzie w miarę płasko, tak? Bo to jest generalnie... Mam samochód.
tu mam resztę takich rzeczy, wiesz, Litius, stary, bluzę, rajstopki, buty do biegania. Wypróbowane rzeczy. Tak, stary. No. Które też bym chciał, żeby pojechały, nie? Dobra, to myślę, że trzeba wejść jakąś dzielną siatkę. Jest wyniki wrócić do środka i wyjąć po prostu. No. To będzie kombi. Trzeba wyjąć te rzeczy, tak? No dobra, tylko jeszcze zapakuję sobie oddzielnie. Hasło? Płotkisz. Nie, Chinese dance. Ja potrzebuję do pudełka. Dobra, to ułożę to w kolejności zakładania od góry, co? No, to mi ja cię dokładać. Już myślałem, że nie wystartujesz. Stare gacie już trochę prześwitują, ale przeszły swoje. Całą tą torbę i to spakujemy wszystko w tą torbę i te worki alfa ulfa będą odróżniały, wiesz, stare od nowy. One są tu na całym tym. No ale to i tak. Opakowany. A co ty jest? Buty. To też, żeby nie zapomniało się, bo to jest jedno z ważniejszych. Da się zaczepić o torbę? Da się. Sława kwiatom, 30 lat polskiego triathlonu. I poprosił nam siateczkę, mamy na te rzeczy, które musiałem zapytać. Ile wziąłeś ten punktów? Jeden. Czyli, że ci pyknie jeden? Na jutro. Ale na rowerze ci będę miał coś uczyć? Nie. Ja pozdrawiam. Nie, to jest szlajdne postać.